Cześć, nazywam się Mariusz Sobkowiak i jestem redaktorem naczelnym Młodego Lubuszanina TV, telewizji internetowej tworzonej przez młodych Lubuszan dla Lubuszan. Naszą telewizję tworzą sami młodzi ludzie, którzy zgłosili się do nas, żeby pokazać światu, co ich boli, co im się podoba. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się dzisiaj w Ośrodku Integracji i Aktywności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie przed nami, jak widać, mamy książki, kasety, jeszcze płyty, ale to za chwilę tutaj powiemy, z czym tutaj się zmagamy. Ośrodek Integracji i Aktywności prezentuje zbiory dla osób niepełnosprawnych, jak i również starszych, ale nie wykluczamy nikogo, jest dostępny po prostu dla wszystkich. Mamy dostępne na miejscu książki z dużymi literami. Czym one się charakterystycznym wyszczególniają? Tym właśnie, że czcionka w książce jest o 3 mm większa od tradycyjnej. I tutaj pokażę przykład. Mamy książkę i jeżeli ją otworzymy, to tutaj dokładnie widać, o co chodzi. Mamy czcionkę z dużym drukiem. Jeżeli chodzi o książki dużymi literami, to tutaj też warto zauważyć, że my mamy nowości, po które czytelnicy bardzo chętnie sięgają. Książki są cały czas wypożyczane, no i też polecane innym czytelnikom, żeby każdy mógł się zaznajomić z treścią danej tutaj książki. Mamy audiobooki. To tutaj to, co wcześniej powiedziałem, mamy dla dzieci i młodzieży. Jeżeli chodzi o nowości, też takie nam się tutaj trafiają. I tutaj właśnie mamy specjalny regał, gdzie znajdują się właśnie nowości zakupione w tym roku. Książki społeczno-obyczajowe. I tutaj właśnie mamy żółty kolor. Mamy również kryminały, czerwony kolor. Warto tutaj wspomnieć, że mamy jeszcze książki w wersji mówionej, ale w wersji kaset magnetofonowych. Jak wiadomo, Gorzów stał kiedyś prężnie za rozwojem kaset magnetofonowych w latach 60., 70. i dalszych. Pomimo, że jest to przestarzała już technologia, kasety magnetofonowe cieszą się dalej popytem i mamy tutaj grono stałych czytelników, którzy z chęcią wypożyczają takie kasety. No jest to oczywiście zawsze jakaś odskocznia od tego, żeby właśnie nie męczyć wzroku, żeby właśnie przesłuchać sobie daną treść. No wiadomo, jeżeli oczywiście nam taśma wyskoczy z takiej kasety, no to wtedy ratunkiem jest ołówek, który pomaga nam, żeby ta taśma wróciła z powrotem do kasety. No i wtedy dalej można słuchać. Mamy dostępne również czytaki. Czytak jest to urządzenie, które pozwala nam czytać książkę, tak jak sama nazwa wskazuje. Mamy tutaj głośnik piecykowy, z którego wydobywa się dźwięk. Jest to program przewidziany dla osób niepełnosprawnych, niewidomych, osób, które mają problemy z czytaniem, ale już w zaawansowanym stopniu i którzy po prostu no, chcą cały czas spotykać się z treścią, z danym autorem, chcą poszerzać dalej swoje zainteresowania. Jest to bardzo ciekawa forma, którą tutaj serdecznie polecamy. W ofercie jest jeszcze taka aplikacja Legimi. Jak tutaj widzimy, wchodzimy w Legimi. No czym jest właśnie Legimi? Legimi to tak jak widzimy tutaj jest to bogata baza w różne e-booki oraz audiobooki. Gdzie my się teraz znajdujemy? No znajdujemy się w pomieszczeniu, w którym odbywają się na co dzień warsztaty dla różnych szkół. Mamy tutaj szkoły właśnie specjalne, jak na przykład Zespół Kształcenia Specjalnego numer 1 w Gorzowie Wielkopolskim, OREF, SOWA. Mamy również inne szkoły, ale to, co jest najciekawsze, to wystawy. Prezentowana przez nas wystawa wiąże się z tematem
4 pory roku. Mamy wystawę do 11 października, więc informacji znajdziecie Państwo na stronie Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej, jak również na Facebooku, na Instagramie. Mamy naprawdę bardzo właśnie takie rozwinięte media, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o nasz ośrodek, no to właśnie tym się zajmujemy na co dzień. Także serdecznie zapraszamy, żeby tutaj przybyć, żeby zapoznać się z różnymi właśnie zbiorami, czy też z aktualną wystawą, którą mamy w Ośrodku Integracji Aktywności w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej imieniem Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapraszamy na www.modylubuszanin.wordpress.com.